YouTube z pasji, czy dla pieniądza? Bez Kuba jestem, Bartek. A to są grube rozkminy. Dzień dobry, z tej strony Klinika. Dzisiaj będziemy testowali pewien nowy format, który zaproponowaliście nam wy w poprzednim odcinku. W ogóle taki mają wspaniały kubeczek dzisiaj. Nie wiecie, czy pije sok jabłkowy, czy pije desperadosa, czy czysty spirytus. Może pije wodę. W grubych rozkminach chodzi o to, że stają naprzeciw siebie dwie idee. W tym przypadku ja jestem po stronie robienia YouTube'a dla pieniędzy. Ja z pasji. Powiedzmy sobie szczerze, że to też nie jest tak, że będziemy brali tylko takie opinie, wobec których mamy jakieś tam silne zdanie we własnym zakresie. Ja na przykład nie uważam, że YouTube dla pieniędzy jest najlepszym rozwiązaniem. Ale ma też swoje plusy i o tym porozmawiajmy. Okej. Okay. Dobra, ja może zacznę od zadania ci pytania. Nie mam roku podanego, mam tylko dzień. Spierdalaj. W 2015 roku, na początku stycznia, zakładając klinikę, co tobą kierowało w pierwszej kolejności? Chciałem nadal grać w League of Legends i nie mieć poczucia straconego czasu. Kiedyś w przyszłości miałoby to się obrócić w biznes, w job, w pracę. Czyli w pierwszej kolejności jechałeś pod hajs? Trochę tak. Aw, gross! Nie mam się czego wstydzić. Dobra, a zadam ci kolejne pytanie w takim razie. Połowa 2018 roku. Co to by motywowało pod sam koniec po prostu bicia tego martwego konia, co? No? Dawaj! Co najbardziej, żeby zatrudnić nowego doktora, że za nas montował filmy. Co to by motywowało, no Kubuś? Brak pasji. Nie mając pasji, a robiąc coś tylko dla hajsu, wychodzi gówno! Ja tu się od razu obronię, że ta pasja była. Najwięcej jej było w tym momencie. Jak pojawi się hajs. Tak, dokładnie. A nie tylko chodzi o to w hajsie na YouTubie, że to jest po prostu pieniądz, który możesz wydać na inne rzeczy. Chodzi o to, że jak się pojawiają liczby, to znaczy wyświetlenia, pojawiają się tysiące komentarzy, pojawiają się dziesiątki tysięcy łapek w górę. Jest taki, wiesz, kick dopaminy, wiesz. Jest to trochę takie uzależnienie, że wrzucasz nowy odcinek i patrzysz na te komentarze, wszyscy, ale zajebiste, co, fajne. Nie tylko chodzi o to mi, że ten hajs jakby jest tym fajny, ale przez to, że robisz to tak jakby biznesowo, skupiasz się na tym, żeby to trafiło do dużej grupy osób i żeby to było zajebiste dla nich, przez to masz taki właśnie strzał radości, kiedy wrzucasz nowy odcinek. Ej, nie, ale tak to wszystko opisujesz, ale prawda jest taka, że nie mając pasji z samego początku, tylko wiesz, czystą wizję inwestycji, to mimowolnie nie będziesz się tak rozwijał, jakbyś działał z pasji czystej. Rzecz w tym, że jakbyś tak zaczynał kanał właśnie tylko i wyłącznie dla hajsu, na zasadzie masz 35 lat, nie nadążasz za aktualną młodzieżą. Wiem, no 6 lat tylko ci zostało do tego momentu. Nie nadążasz już za dzisiejszą młodzieżą. Widzisz, że wychodzi Fortnite 2, nie masz pojęcia kurwa o co w nim chodzi i mówisz, robię biznes. Nie jara cię granie w to, nie wiesz o co chodzi w graniu w tym i próbujesz z tego zrobić jak najwięcej hajsu i będzie z tego będzie wyszło gówno, bo po prostu nie wiesz co robisz tak naprawdę i nie jarając się czymś, będziesz miał mniejszą motywację, żeby się w tym kierunku rozwijać. Tak, dalej, ale... Przepraszam, jeszcze przerwę. Ja panu nie przerywałem! Jak wspominałem ci przed nagrywaniem, zacząłem sobie ostatnio słuchać Pixies. Słuchałem sobie tych pierwszych płyt, kurwa sztos, nie? Zniknęli na 16 lat, tego co pamiętam. 16 lat i wrócili z tak średnią płytą, po prostu to brzmi jakby do profesjonalnego studia muzycznego wepchnąć po prostu zespół szkolny. Da się wyczuć, że oni to jednak zrobili troszkę pod presją fanów i hajs się skończył! To jest jedna strona, faktycznie masz rację, natomiast jest też taka strona, że jeżeli nigdy by się te numery, te liczby, rozumiesz, wzrastające fanów, te słupki zielone, prężnie, wystrzelające w górę, kiedy wrzucisz coś zajebistego, nie pojawiły. Jeśli byś robił tylko to z pasji, a nigdy by nie było z tego, nawet nie hajsu, też fejmu, też jakiejś takiej satysfakcji, że ktoś to ogląda, to byś przestał. Na bank byśmy nie ciągnęli kliniki przez jebane 3 lata, gdyby tam się nic nie pojawiło. Ciągnęliśmy przez półtora roku nie dostając nic. Ale my ciągnęliśmy, ponieważ tam już się zaczęły pojawiać jakieś tam... Tak, to była dodatkowa motywacja, ale pierwszorzędną motywacją właśnie była pasja. Robimy coś fajnego i nas to jara, bo zamieniamy naszą codzienną rutynę w coś, co uszczęśliwa ludzi na co dzień i po prostu sami mamy satysfakcję oglądając coś, co stworzyliśmy i jest fajne i się podoba ludziom. Tak, ja pamiętam jak montujesz sobie odcinek jakiś tam, już go zmontowałeś i już go wrzucasz na YouTube'a, pracowałeś nad nim co najmniej 6 godzin wcześniej, więc już masz wszystkie te scenki w głowie. Ale jeszcze sobie go włączysz, bo ci właśnie się podoba, jest fajny. I widzisz go już wtedy na YouTubie. Tak. Ale na przykład ile już zapierdalasz z muzyką i nie dostajesz za to złamanego grosza, co? Ile w życiu wepchnąłeś w to pieniędzy? Jesteś w chuj na minusie, a wiesz co tobą kieruje? W przeciwności? Pasja! Chciałbyś zarabiać z tego pieniądze, ale pierwsze co cię motywuje to to, że chcesz coś tworzyć.
To samo jest z YouTube'em. To się zgadza, natomiast jest jedna taka podstawowa rzecz, problem taki z pasją, to znaczy robienie czegoś tylko i wyłącznie z pasji, w ogóle nie wychodzi się nic innego. Nie ma świata, jest tylko twoja pasja, nie interesuje cię, jakie są trendy, nie interesuje cię to, jakie filmy ludzie oglądają. Po prostu robisz to, na co masz ochotę i masz w ogóle w dupie na SEO, nie robisz żadnej optymalizacji filmu, nie robisz żadnej clickbaitowej miniatury, clickbaitowego tytułu, bo to nie ma znaczenia, liczy się tylko to, co zrobiłeś z pasji i wtedy twoje filmy ogląda 3 osoby, w tym jest twoja mama i babcia, a ten jeden ostatni to jesteś ty. Babcia jeszcze zostawi komentarz, o jaki przystojny kawaler. Czy opłaca się wtedy robić coś z pasji? Każdy twórca tworzy coś po to, żeby zostać docenionym przez drugą osobę. Wszyscy ludzie są w mniejszym lub większym stopniu istotami społecznymi, więc chcemy być docenieni. Chcemy, żeby ktoś nam napisał komentarz, zajebiste ziomki, i się wkurwiamy, jak ktoś pisze, ale chujowe, wypierdalam. Słyszę to z ust największego introwertyka, jakiego znam. To prawda, ale ja właśnie lubię ten taki kontakt, że na przykład mogę sobie kliknąć telefon i tam mam kontakt z ludźmi, widzę, co oni piszą, ale ci ludzie wszyscy, którzy komentują pod naszymi filmami, nie siedzą mi na chacie. To jest zajebiste. Szczególnie hejterzy, jakby siedzieli, nie wiesz, idziesz się wystrać do kibla, tam jakiś gość siedzi na parapecie. O, widzę, że wrzucasz odcinek! Znowu jakieś gówno. To ja mam kilka teraz argumentów za tym, żeby to robić dla pieniędzy i żeby to była twoja praca. No właśnie, to jest tak, po części to jest ten mój argument, że jeżeli robisz coś dla pieniędzy, to zajmujesz się na przykład tylko tym i to jest twoja praca, robisz to na przykład 8 godzin dziennie. I to jest taka regularność, dzięki temu możesz wrzucić odcinek na YouTube codziennie. Po jakimś czasie oczywiście, jak już robisz jakiś tam poziom rozpoznawalności, możesz sobie finansować jakieś swoje ambitniejsze projekty z tego, że na przykład jakiś bank chce ciebie sponsorować. No ale okej, z jednej strony masz rację, ale z drugiej no, jeśli robisz coś stricte dla hajsu, to nie wkładasz serducha w to i jednak robisz to w pewien sposób z automatu, na odpierdol troszkę. Nie uważasz? Tak, że widzę od razu efekt, że tu jest więcej pieniędzy, czyli dobrze. A tu jest mniej pieniędzy, czyli źle. No i zasadniczo o to chodzi. Ale to brzmi jak rozumowanie takiego pijanego wujka, no ale to jest jednak trochę jakby... Na Wigilii, bo już tam wiesz, druga flaszka swoja jaka poszła, siedzi ta męska część rodziny i... To jest źle. Ja się szanuję. Co idzie za pieniędzmi na YouTubie? Zazwyczaj idzie większa jakość produkcyjna, lepsze materiały, bo na przykład możesz sobie pozwolić, żeby ktoś cię za ciebie montował. No okej, ale z drugiej strony bierz pod uwagę to, że jednak montaż sam w sobie jest częścią składową twojej twórczości. Tak. Jeśli sam montujesz, to jednak wpływa na to, że te produkcje są takie bardziej jednak od ciebie, takie twoje. Cholera, no widać to, że coś robisz z pasji i to się odbija na jakości. Dobra, ale to jest taki no jeden z argumentów. A taki, który przemówił do ciebie widzu, ty ziomku. Muszę to jakoś jasno wyjaśnić, bo to jest dość skomplikowana myśl, że to, że ja jako twórca chcę na przykład zarobić więcej, staram się, żeby mój produkt był lepszy, bardziej dopasowany do takich ogólnych zainteresowań ludzi i przez to właśnie trafiam do ciebie, przykładowy oglądaczu, który w innym przypadku, gdybym się nie starał trafić do szerszej ilości osób, byś mnie nigdy nie zobaczył. Nie no, ogólnie rzecz biorąc to... Bartek, ogólnie rzecz biorąc, gałązka. To, przepraszam, musimy poprawić nasze przywitanie dzisiejsze. Ja jestem Jakub, jakby zasadniczo zimny. A ja jestem Bartłomiej, ogólnie rzecz biorąc gałązka. Tak. No więc... Było! Mówiliśmy w tym momencie o takich skrajnościach, że stricte dla pieniędzy, stricte z pasji. Te obydwa ekstrema mają, że tak powiem, swoje zady i walety. I myślę, że trzeba się po prostu na spektrum tych dwóch czynników znaleźć w odpowiednim miejscu, mniej więcej pewnie po środku, no, żeby faktycznie czerpać, robić dobry YouTube. No, odrobinkę bardziej po stronie pasji mi się zdaje. Ja myślę, że wydaje, że to tak bardziej do siebie. Także proszę państwa, jeżeli pytacie nas, czy wróciliśmy dla pieniędzy, nie. Nasz analityk wskazuje, że zarabiamy na tym psi grosz. Średnio poniżej dolara za odcinek. Natomiast mamy taką pasję teraz w sobie i taką wizję, żeby trafić do osób, które nie chcą tylko oglądać ligi, tylko mają zainteresowania takie ogólne. Światopoglądowe na przykład. No, a niekoniecznie, że oglądam, bo gram w tę grę. A my jesteśmy teraz akurat na takim etapie dość true, że nie wiem, no raczej nic nie udajemy przed tą kamerą. Czasami tam sobie mówimy trochę głośniej, albo śmieszkujemy trochę bardziej niż w realu, ale to bardziej dlatego, że wiemy, że tak będzie lepiej wyglądać film, ale na przykład nie przyjmujemy jakichś opinii, czy też światopoglądu takiego, który by się wpasował do jak największej ilości osób, tylko po prostu jesteśmy sobie
sobą i sobie ciśniemy bekę z tego, co nas śmieszy. I drogi widzu, bo to jest film, który, nie wiem, jakoś tak mam wizję, że to jest taki trochę, który się może troszkę bardziej rozejść niż standardowy odcinek, czy będzie miał plus 10 tysięcy wyświetleń. Jeśli nie trafiłeś na nas przez przypadek, obejrzałeś to do końca, to serdecznie witamy. I zapraszamy do zasubskrybowania kanału i oglądania przyszłych filmików. Koniecznie kliknij łapkę w górę i napisz komentarz, co ci się podobało, tak żebyśmy wiedzieli, co robić w przyszłości. Dziękujemy bardzo serdecznie, to była Nika. Elo! Nie skacz!